Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że się dzisiaj tutaj spotykamy. Nie będę za dużo koncentrował uwagi na sobie, bo chciałbym bardziej skoncentrować się na Stomilu, co chcemy, co robimy. Ale na pewno jesteście zainteresowani, jak się znalazłem tutaj, dlaczego. Od kilku miesięcy pan Brański prowadził ze mną rozmowy takie, żeby przyjść, pomóc i spróbować tutaj zbudować drużynę i cały zespół. Te rozmowy z tych powodów różnych zawirowań majowych zostały zaniechane i na niczym się nie skończyły. W czerwcu wróciliśmy do tematu, gdy okazało się, że narodził się pewien klimat. Klimat taki, że tylko nie tylko pan Brański, nie tylko on sam, tylko tworzy się ta społeczność tutaj lokalna, klubu 100. Mamy ponad 30 już lokalnych właścicieli, menadżerów lokalnych, którzy chcą wejść do klubu, które chcą współtworzyć ten klub, którzy chcą pomóc też panu Brańskiemu. I mnie się ta koncepcja bardzo spodobała, bo ja uważam, że dywersyfikacja i opieraniu takiego klubu na jednej osobie, obojętnie jakiej, to jest zawsze ryzyko. Jeżeli ona będzie rozproszona, a do tego będzie jeszcze koncentrowała i skupiała wokół siebie najlepszych, największych, że tak powiem, ludzi z regionu olsztyńskich tutaj, no to nic lepszego dla tego klubu nie może się zdarzyć. W poniedziałek mamy kolejne spotkanie klubu 100. Z tego co wiem, jest już dzisiaj 34, są dzisiaj 34 osoby z tej struktury. Uważam to za rewelacyjny wynik, bo nigdy nie wierzyłem, żeby się w miesiąc zbudować 100 osób nagle, które będą tutaj miały w sercu, ale nie tylko w sercu, tylko też wymiernie przekładały swoją pomoc na klub. I to ciągniemy. Pan Michał Brański dalej jest aktywnym. Mogę powiedzieć po rozmowach, jestem też zbudowany z Michałem, bo jakby odzyskał energię, widzi też sens dalszego kontynuowania. Budujemy to wszystko. No i oficjalnie, jak wiecie, dołączyłem 12 lipca. Nie jest też tajemnicą, bo wielu z was się orientuje, że ja też ostatnie 3-4 tygodnie z powodów pewnych personalnych, moich osobistych zobowiązań nie byłem w kraju i działałem z zewnątrz. I w tych okresie udało nam się sporo już w klubie, nawet zdalnie, przygotować do tego 11-12 lipca. Dzisiaj funkcjonujemy tak, że mamy sztab trenerski zbudowany. Ten sztab trenerski uważam, że jest zbudowany bardzo dobry. Mamy prezesa, mamy pierwszego trenera, pana Adriana Stawskiego, z doświadczeniem. Trener, bym powiedział, Walczak, który pasuje do dzisiejszych czasów i na ten klub idealnie i ma ode mnie 100% poparcie. Rozmawiałem w międzyczasie na koniec czerwca z trzema trenerami. Wybraliśmy pana Adriana Stawskiego i uważam na dzień dzisiejszy, że to jest bardzo dobry wybór i z każdym dniem mogę powiedzieć, ta współpraca jest coraz lepsza, już na początku była. Jest trener nowy od bramkarzy, pan Przemek Norko. Do sztabu cieszę się, że dołączył Grzesiek Lech, który miał trudne momenty i serducho włożył przez ostatni rok jako prezes, ale powiedzmy sobie, rzucony na głęboką wodę, nie miał tutaj łatwo jako prezes i sygnalizował mi już w czerwcu, że on by się bardzo chętnie widział w kierunku zawodniczym przepraszam, trenerskim, nie zawodniczym. I tak też Grzegorz wchodzi do sztabu i bardzo dobrze, bo z trenerem Adrianem rozumieją się doskonale. Mamy w sztabie oczywiście całe pozostałe osoby. Paweł Głowacki, kierownik zespołu, jest fizjo, jest masażysta, jest to sztab zbudowany. I od tego zaczęliśmy. Kolejnym etapem było to, żeby też, albo nawet pierwszym, określić sobie budżet. Budżet na ten rok, powiem państwu, nie jest imponujący i on jest, bym powiedział, minimalny, jaki sobie można wyobrazić. Wielu powiedział, że nie da się zbudować drużyny w pierwszej lidze w takim budżecie. Ja nie będę mówił o tej kwocie, bo nie wiem jeszcze, czy to można, czy to nie można, ale to jest kwota 40-50% mniejsza niż były poprzednie lata. Ale nam się udało podzielić ten budżet na zawodników, sztab, administrację i też koszty ogólne tak, że w każdym z tych obszarów na dzień dzisiejszy mamy pokrycie. Budujemy na to, na co nas stać. Zawodnicy mają określoną pulę i pan Adrian Stawski wie, na co może sobie pozwolić, na co nie może sobie pozwolić. Nie jest żadną tajemnicą, że my nie
budujemy drużyny za pieniądze i tutaj się do Stominu nie przychodzi zarabiać dużych pieniędzy w dniu dzisiejszym, bo na to nas po prostu nie stać, ale budujemy drużyny na podstawie charakteru, woli walki, czy chcą tu przyjść, czy chcą tu grać, akceptują nasze warunki finansowe, które możemy zaoferować. Szczerze, konkretnie rozmawiamy z każdym zawodnikiem, mówimy, na co przez najbliższe 12 miesięcy możemy sobie pozwolić, czego oni mogą oczekiwać od nas, ale też konkretnie stawiamy i mówimy, czego my będziemy oczekiwać od tych zawodników. I tak zarówno ja, jak i pan Adrian chcemy zbudować drużynę, która będzie walczyła, która będzie skoncentrowana na tym, żeby grać o każdy mecz i o każde punkty i o każdą wygraną. Nie będziemy tutaj dzisiaj obiecywać i nie ma co mówić, że gramy o ekstraklasę, bo przy tym budżecie musiałbym niepoważnym, żeby mówić tak, ale powiem, gram o najwyższe cele, jakie tylko to możliwe. Nie, w ogóle nie przyjmuję do siebie takiej argumentacji i w klubie nawet nie rozmawiamy, że jakiś cel jest, to jest utrzymanie albo coś takiego. Takiego celu sportowego nie ma prawa nikt postawić w klubie. Gram o jak najwyższe poziomy, jak najwyższe miejsca w pierwszej lidze. Oczywiście boisko zweryfikuje to wszystko i pokaże już za 2,5 tygodnia mamy rozpoczęcie, ale biorąc pod uwagę to, od czego zaczęliśmy 3 tygodnie temu czy 4 tygodnie temu, a gdzie jesteśmy dzisiaj, trzymając ten reżim budżetowy i trzymając się naszych wytycznych z trenerem Adrianem, mogę powiedzieć, że sztab mamy zamknięty, administrację i tutaj zaplecze mocno okrojone, ale ludzie, którzy chcą, pomagają i mogę powiedzieć, serducho wkładają w ten klub, za co jestem bardzo wdzięczny, bo widzę tą pasję, widzę ten błysk wokół, widzę tych ludzi, to wam powiem, no przyjemnie się pracuje z takim zespołem. Mamy zawodników, którzy przyszli do Olsztyna nie po to, żeby tylko przeczekać albo przezimować, tylko zawodników, którzy mają coś do udowodnienia, chcą się pokazać, chcą zagrać, mają swoje ambicje, pasują do wizji Adriana Stawskiego, do tej walki. Ja też rozmawiałem z zawodnikami, powiedziałem, no zdarzają, mogą się zdarzyć porażki, oczywiście nie chciałbym mieć żadnej, ale jestem świadomy, że będą takie, ale to trzeba jak przegrać, to też przegrać z klasą i powiedzieć sobie, dobrze, zrobiliśmy wszystko, że co było dzisiaj możliwe, żeby było inaczej, ale sport jest sportem i to też w sporcie jest najpiękniejsze, państwo, z mojego punktu widzenia, bo ja się wywodzę z 22 lat z biznesu, jestem pasjonatem w ogóle sportu, pasjonatem piłki nożnej, interesuję się tym od wielu, wielu lat i zawsze marzyłem, żeby móc gdzieś wejść, pomóc klubowi i zarządzać i być blisko tego sportu. Nie mogłem sobie do tej pory na to pozwolić, bo trzeba było się skoncentrować na innych priorytetach. Dzisiaj mogę i jestem tutaj. I chciałbym, żeby i to najpiękniejsze jest, że ten aspekt sportowy i ten efekt sportowy jest taki trochę nieoczekiwany. Te emocje i to, jak to będzie, jest, że tak powiem, uzależniono tak wielu czynników, że ciężko dzisiaj prorokować, jak zaczniemy. Wiem, że od 1 sierpnia, od pierwszego meczu czy pierwszej walki z Chrobrym będziemy walczyć, będziemy grać o te cele. Ja też przychodząc tutaj nie stawiam sobie za cel, tak już kończąc, bo miało być krótko, a to tak monolog lekko przydługawy, nie stawiam sobie za cele, żeby tylko ogarnąć klub jako tako i żeby to po prostu funkcjonowało, tylko chciałbym, żebyśmy w średnim okresie czasu, ciężko powiedzieć na dzień dzisiejszy, czy to jest perspektywa 2 lat, 3 lat, powalczyli o tą ekstraklasę, żebyśmy powalczyli też o prężnie funkcjonującą akademię. Widzę tutaj ludzi, którzy mają chęci, potrzeba jeszcze trochę wiedzy zebrać, potrzeba trochę pomysłu, oczywiście finanse są wszędzie potrzebne do tego wszystkiego. Chciałbym, żeby ta akademia w Olsztynie była akademią numer 1 w regionie. Nie mamy nigdzie blisko, można powiedzieć, żadnego dużego ośrodka. Gdańsk, Warszawa, Białystok to są oddalone ośrodki, też się prosi, żeby stworzyć coś lokalnego i na miarę Olsztyna to przed nami. Chcę budować drużynę na lokalnej społeczności, lokalnych zawodnikach. Nie jestem zwolennikiem ściągania zawodników z zagranicy tylko dlatego, że są z zagranicy i mają tu miejsce w składzie. Jest już w tej chwili 4 młodych zawodników, pana Adriana Stawskiego, 17-latków, są nasi wychowankowie. Nie będę ukrywał, że walka o POD-y i punkty
Pierwszy to jest w ogóle aspekt sportowy, miejsce, to nie w ogóle nie ulega wątpliwości, ale też będziemy walczyć, żeby ogrywać młodych, żeby wchodzili do składu i żeby dostali te swoje 5 minut i cieszę się z tego bardzo, ale do tego też potrzebuję długoterminowo dobrej akademii, zaplecza, żeby brać skądś tych zawodników. Nie możemy tylko ciągle pożyczać, wypożyczać, ściągać zawodników, czy krótkoterminowe kontrakty podpisywać na pół roku, czy no, przepraszam, na rok czasu i na tym obierać klubu. No dzisiaj robimy to, co nam możemy i to, na co nas stać. Długoterminowo nie chcemy tego zrobić. Po akademii, po tym ekstraklasie chcielibyśmy też popracować i pomyśleć z miastem na temat infrastruktury i pomocy. Jestem po spotkaniach już w ratuszu, muszę powiedzieć, że jestem zbudowany. Dobra atmosfera, to nie jest tak, że Stomil to jakiś byt niezależny i nikt nie chce się nie utożsamiać. Ja jestem zwolennikiem i uważam, że klub jest dla miasta i dla kibiców. Miasto jest też dla klubu. Trzeba, każdy musi swoje miejsce tutaj zrozumieć. To nie jestem też zwolennikiem, żeby miasto było jedynym sponsorem całego klubu, bo tak nie powinno być i tak nigdzie nie jest. I będziemy rozmawiać też z miastem, ale ta atmosfera po pierwszych tygodniach i po pierwszych rozmowach, mogę powiedzieć, do rozmów jest i zobaczymy, krok po kroku zobaczymy w tej trudnej sytuacji, na co miasto będzie stać, jak nas może pomóc, jak może w akademii nam pomóc, będą te rozmowy prowadzone. Mamy cały aspekt jeszcze otwarty, jeżeli chodzi o sponsora głównego, rozmawiamy z kilkoma firmami, zobaczymy jak i kiedy zamkniemy, to nie są proste rozmowy, wszystko późno zaczęliśmy, bo zaczęliśmy, jak powiedziałem, w drugiej połowie czerwca. I liczę, że oprócz długoterminowo ekstraklasy, oprócz, która się, powiedziałbym, tutaj powinna być i w Olsztynie powinna się pojawić po tych, no już ponad 20 kilku latach, już nie pamiętam kiedy to było ostatnio, ale to już długi okres czasu, prężnie funkcjonującej akademii, to uważam, że Murawa wygląda jedna z lepszych, jaką mamy w Polsce, oświetlenie też jest. No otoczka jeszcze stadionowa, no tutaj to przemilczę i to będziemy tak korzystać, jak korzystamy, ale może się uda w przyszłości to zmienić. Ale też infrastruktura boisk treningowych dla drużyny, dla akademii, to też są sprawy, które będą bliskie. Nie uważam, że akademia to jest zbyt niezależna od Stomilu. Akademia czy Stomil Olsztyn S.A. to jest jeden twór, jedna całość i tutaj w zależności, obojętnie czy tam, czy tu, to jesteśmy zawsze my i to wszystko. Dziękuję i myślę, że lepiej chyba będziemy, jak będą pytania i będziecie może już celowe pytania zadawać, niż mam tutaj dalej opowiadać, bo mógłbym się zagadać jeszcze godzinę o tym, co się dzieje. Tak. Emil Malecki, strona FPL, jest w Olsztyńska. Ma pan olbrzymie doświadczenie w biznesie. Jak będzie chciał pan to przenieść na coś nowego, na klub piłkarski? Powiem po pierwsze tak. Doświadczenie w biznesie i wszędzie te reguły są bardzo podobne. Powiem, organizacja, struktura jest wszędzie bardzo podobna. Co tutaj mnie uderzyło bardzo mocno, to brak zespołowości, brak zarządzania zasobami ludzkimi, różnego rodzaju, można powiedzieć, ośrodki decyzyjności, władze, brak takiej jednomyślności i widzę grupę pasjonatów, którzy, przepraszam za porównanie, są takimi bezdomnymi dziećmi trochę, jeżeli chodzi. Moja jest rola tak, żeby tym wszystkim ludziom pomóc, usystematyzować to, ukierunkować, ustalić cele, jakie mamy do osiągnięcia, krótkoterminowe, ale też i długoterminowe, bo ja nie jestem tutaj po to, żeby myśleć tylko kilkoma najbliższymi miesiącami i chciałbym w pierwszej kolejności wykorzystać swoje umiejętności w budowaniu zespołu i to już udaje mi się w dużej mierze zrobić. Oczywiście sprawy finansowo-organizacyjne, przepraszam, komary latają, są bardzo ważne, ale nie widzę dzisiaj żadnych różnic, jeżeli chodzi o strukturę, formy, pewnego rodzaju procesy zależności pomiędzy biznesem. Taki klub pierwszoligowy to też powinien być poukładany w miarę strukturalnie i to też powinien mieć fundamenty zdroworozsądkowe, tak jak w biznesie. No 2+2, czy jest to w biznesie, czy w sporcie, zawsze powinno wynosić 4. Sportowo
Wspomniał prezes, że szuka się sponsora głównego, czyli rozumiem, że Budimex już nie będzie. Tak, tutaj z Budimexem są trudne, no zakończyła się ta rozmowa, ja już dostałem tylko informację, że nie będzie. Wiemy też, że Budimex jest też w zmianach właścicielskich i też przychodzi przeobrażenie i najprawdopodobniej, mogę powiedzieć, no to z dużym prawdopodobieństwem Budimexu nie będzie. Szukamy kogoś nowego. Chcę powiedzieć, że dzisiejszy budżet, dzisiejszy skład, który budujemy i tą strukturę, którą jest, budujemy jeszcze bez sponsora głównego i na tych środkach, których mamy, czyli nie wydajemy pieniędzy, które dopiero mają się w przyszłości pojawić. Jeżeli sponsor główny się pojawi i zdobędziemy, a wierzę głęboko w to, że to zrobimy, to będzie dodatkowym wsparciem dla klubu i będzie dodatkową wartością w klubie, ale dzisiaj mocno stąpamy po ziemi. To też jest to, co przechodzę trochę z biznesu, żeby niestety tego PNL-a, te arkusze excelowe i takie podejście, spojrzenie na co nas stać, co możemy, żeby te bujanie w obłokach i takie trochę myślenie, że może jakoś to będzie, żeby ściągnąć na ziemię i bardziej podejmować te decyzje racjonalnie i przełożone na to, żeby sprawdzić jakie mamy możliwości i dopiero podejmować decyzje. W sumie to zawsze ważną częścią tego budżetu były pieniążki z Pro Junior System. Myślicie o tym w tym sezonie poważnie? Bo w zeszłym także też mówiło się, że od początku z tym ma walczyć, a ostatecznie wyszło jak wyszło i jak do tego tematu podchodzi trener Adrian Stawski? Jesteśmy tu transparentni, od razu przejrzyści, jeżeli chodzi o z trenerem Adrianem. Jego spojrzenie, jeżeli chodzi o PJS i moje, jest identyczne. Oczywiście aspekt sportowy jest bardzo ważny, ale nie będę ukrywał, że zarówno bardzo trenerowi Adrianowi, jak i mnie zależy z punktu widzenia też kosztowego i przychodowego, żeby wynik PJS-u w najbliższym sezonie był lepszy niż poprzednim, a nieskromnie powiem, celujemy w numer jeden. Oczywiście czy to damy radę, ale jak widzicie, patrzycie na skład, z kim rozmawiamy, kogo chcemy, to też kalkulujemy i patrzymy się, ilu naszych wychowanków mogłoby grać. Wiecie, że punktują razy dwa, ile młodzieżowców mogłoby grać. Nie jest tak w pierwszej lidze, że możemy sobie pozwolić, żebyśmy wystawili drużynę młodzieżową i skoncentrowali się tylko na PJS-ie. To jest tak, że musimy te dwie rzeczy połączyć, ale zapewniam pana, że trener Stawski jest zorientowany w celach, i bym powiedział, że bardzo mu zależy i tak to sprawiłem, żeby w PJS-ie osiągnąć jak najwyższy cel. Jednakże przy nieosiągnięciu oczekiwanego aspektu sportowego nie ma tam kompletnie nic, jest zerowane, także tutaj jest zawsze to jest połączone. Jedno jest bardzo zależne od drugiego, nie? To tak jest. Różne mamy podejścia analityczne, czy to musi być dwóch, trzech, czterech, w zależności od figuracji, czy nasi wychowankowie. No też trzeba powiedzieć sobie, nie można tylko na boisku grać tak, że wejdzie junior, bo jest juniorem i wychowankiem, żeby robić punkty. Musi ten aspekt sportowy być zachowany, ale jak ja patrzę się na boisku, jak wychowankowie z Olsztyna, jak choćby nawet młody wójcik po wypożyczeniu wprowadza się do drużyny i jak trener Stawski do tego, do tych chłopaków podchodzi, to jestem zbudowany i uważam, że będziemy mogli po kilku kolejkach czy po kilkunastu kolejkach usiąść na kolejnej konferencji i podsumować sobie, w jakim miejscu jesteśmy, ile punktów mamy, jak to wygląda versus miejsce w tabeli. Wojska treningowego, tam Grzegorz Tech i Paweł Kowalski w tym uczestniczyli. A druga połowa pokazała, że na wszystkich znalazło się miejsce na tym boisku. I są dwa najbliższe mecze, czy klub myśli o jakimś takim sensowniejszym do niego? Przepraszam za tą zaistniałą sytuację. Ona jest czysto z braków organizacyjnych i tym, że grupka ludzi, która tu została w grupie i która ciągnie, ma tych spraw, jak pan sobie zdaje sprawę, mnóstwo na głowie i o ten aspekt, to, że gramy tu, nie na stadionie, z prozaicznego punktu nawożenia stadionu, nie mogliśmy wyjść, bo nie można było grać jeszcze na tej płycie i zagraliśmy tam, ponoć bardzo długo nie graliśmy na tej płycie. Powiem tak,
wyciągniemy wnioski. Ja osobiście uważam, piłka jest dla kibiców. Kibice powinni być przy piłce. Nie mam nic przeciwko, pan Adrian Stawski nie ma i cały sztab, żeby kibice byli blisko wydarzeń. Następny mecz, który będziemy grali już w przyszłą środę, postaramy się to trochę uporządkować, bo ja też powiem tak, kibice powinni być wpuszczeni. Może nie powinno być tak, że kibice stoją wszędzie, za bramkami, przy ławkach, przy tych rozgrzewkach. Wyznaczymy strefy i mam nadzieję, że to uszanujemy i poprawimy się organizacyjnie, żeby te strefy były w fajnych miejscach, gdzie można oglądać, żeby szanować też, że drużyna przyjezdna ma swoje miejsce, nasi mają swoje. Widzieliście, że tam były krzesełka, robiliśmy to tak trochę spontanicznie. Zamieszanie wyszło i powiem Państwu, nie wiem kto, jak ja wyszedłem na boisko już, to już było mleko wylane i okazało się, że trochę tam niefortunnie. Nie wierzę też, że ktoś, kto tam komuś wchodzi, czy tam dyskusje, czy się rozprasza, trener chce mieć koncentrację, chce, żeby zawodnicy się koncentrowali na meczu. No, pogadanki z kibicami, dyskusje nie są najlepsze w trakcie meczu. Temat myślę, że się nie powtórzy. Był po raz pierwszy, popełniamy błędy raz, ale postaram się, żeby drugi raz takiego błędu nie popełnić. Pozwolić możemy sobie na bardzo niewielką liczbę zawodników. Udało nam się też na początku sezonu, to mogę powiedzieć, zejść z drogich kontraktów, wyczyścić trochę tą strukturę, jeżeli chodzi, bo była też struktura zawodnicza, jak ja objąłem tą całą tabelkę i całą strukturę, na których po prostu zawodnicy, na których w Olsztynie nie było nas stać, to trzeba było sobie powiedzieć. Oni nie mieli nic pod kątem merytoryki, tylko pod kątem jakby budżetowo nie spinali się zupełnie i udało się, to powiem tak, jestem wdzięczny każdemu zawodnikowi i dziękuję bardzo, z którym się też rozstaliśmy, bo ani jeden przypadek, mogę powiedzieć, to nie był przypadek, gdzie nie było klasy, zrozumienia i pewnej rozmowy i naprawdę jestem też z tym zbudowany. Pozwoliło to zbudować strukturę trochę na nową. Z tego akurat nie jestem dumny, że tu mamy 10-15 zawodników nowych, bo tak nie powinno być, ale no budujemy, jesteśmy w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy i z trenerem Stawskim podjęliśmy decyzję, robimy to, na co możemy sobie pozwolić i nie obrażamy się na rzeczywistość. Mam nadzieję, że na dniach, zresztą to już chodzą te sygnały, dołączy do nas jeden doświadczony zawodnik na pozycję numer 9. Nie ukrywam, że cały czas zależy nam bardzo, żeby znaleźć też zawodnika uzupełnienia defensywy, bo tutaj wyglądamy jeszcze nie tak, jakby trener Adrian sobie oczekiwał. Mamy na testach bardzo fajnego, obiecującego i dobrze wyglądał w środę Beniamina Czajkę z Wisły Płock. Muszę powiedzieć, że tutaj ta współpraca z Wisłą Płock i z prezesem Tomkiem układa się Marcem bardzo dobrze. I pomagamy sobie. Fajnie by było, bo te lewe skrzydło, czy mamy Jonatana, czy Łukasza Monetę, widać, że robi już różnicę i jest całkiem to przyzwoicie. Środek pola, można powiedzieć, jest też dobrze obsadzony, mogłoby być lepiej. Ta prawa strona mogła być trochę bardziej uzupełniona i to nie są tajemnice wśród zawodników, że jeżeli chodzi o takie priorytety, to napastnik, stoper i prawe skrzydełko. Także bym powiedział, jakby się udało jeszcze trzech, ale takich trzech zawodników, którzy by wnieśli wartość dodaną. Ja nie powiem, czy to i pierwsza jedenastka, czy uzupełnieniem, bo jak zobaczyliście po sparingu sprzed tygodniem, te do 60 minuty było w porządku, ale jak zaczęli wchodzić zmiennicy i młodzież, no to niestety trochę nam ten aspekt sportowy odjechał i ten środek musi być uzupełniony. Nie możemy grać 11, 13 zawodnikami, tylko musi być ta kadra trochę szersza. Trochę to się trudno zrealizować w tym budżecie, który mamy, ale to nad tym teraz pracujemy i uzupełniamy. Mam nadzieję, że w tym tygodniu ogłosimy, dzisiaj jest piątek, to nie w tym tygodniu, na początku przyszłego tygodnia ogłosimy ciekawą osobę, ale nie mam podpisu jeszcze, mam wynegocjowane, zamknięte ustalenia, ale dopóki nie mamy tego na papierze sformalizowane, to z biznesu też przechodzę i przenoszę, nie ma o czym mówić, bo to różnie może być. To wtedy będziemy się mogli chwalić i mówić. No i zobaczymy, kto jeszcze w jaki sposób. Powiem Państwu tak, 3 tygodnie temu
czy 4 tygodnie temu, w jakiej jesteśmy też sytuacji. Jestem bardzo zadowolony, jestem zbudowany tym, co jestem, bo 3-4 tygodnie temu ja dzwoniłem, połowę telefonów mnie odbierało osób, agenci, inne rzeczy i była taka sytuacja, że trochę prosiliśmy i tłumaczyliśmy się, że jest taki klub, Stomil Olsztyn, pierwsze lidze, że tu wcale nie upadamy, nie ma takiej sytuacji złej i to było 3 tygodnie temu. Dzisiaj jestem zupełnie w innym miejscu. Powiem tak, nazwiska czy ludzie, którzy chcą dołączyć do naszego zespołu, czy oceniają pozytywnie tą wizję, którą z trenerem Adrianem budujemy, jest coraz więcej. Te nazwiska czasami mnie nawet zaskakują. Oczywiście na niektóre zupełnie nas nie stać, szczerze powiedziawszy, ale jestem bardzo zadowolony z tego, że jest zainteresowanie wokół naszego klubu i są osoby, które by chętnie dołączyły do tego zespołu i chciałyby się pokazać w naszym zespole. Stać nas na wszystkich nie będzie, ale z szacunkiem i z każdą osobą rozmawiamy, nie? Też miałem takie przypadki, że ktoś 3-4 tygodnie nam odpowiedział, kompletnie nie był zainteresowany grą na naszych warunkach. Dzisiaj te warunki przyjmuję, ale ja już niestety nie mam miejsca, nie mam budżetu i tu muszę brutalnie, serce krwawi, powiedzieć nie, żałuję, ale trochę przewistowanie sprzed 3-4 tygodni, czy tam 2 tygodni spowodowało, że ja musiałem z Adrianem podejmować już decyzję, nie możemy czekać. No i tak to wygląda, ale jeżeli chodzi o ten sztab, wygląda to obiecująco. Jestem od czasu do czasu też w szatni, rozmawiam z tymi zawodnikami. Atmosferę uważam, że jest dobra. Zresztą zawsze warto rozmawiać z zawodnikami, rozmawiać z trenerem, bo to wy najlepiej sprawdzicie. W sztabie też jest dobra. No oczywiście, na końcu wszystko musi boisko zweryfikować, bo ja studzę i chowam głowy do lodówki. No, wszystkie nasze ruchy i wszystkie nasze kroki będą na nic, jeżeli nie będzie tego aspektu sportowego i rezultatu boiskowego, bo co z tego, no atmosferą punktów nie zdobędziemy. Tutaj trzeba po prostu to wybiegać, wygryźć i na boisku pokazać, żeby to było. Także sam bardzo czekam na rozpoczęcie sezonu, na te pierwsze mecze. Pierwsza runda jesienna będzie ciekawa i będzie bardzo dużo spotkań, jak wiecie, tu w Olsztynie. Mamy znacznie więcej domowych spotkań niż wyjazdowych. No i po tym okresie będziemy mogli też usiąść, podsumować. Następne okienko będziemy mogli już mieć zimowe. Czy będziemy robić jakieś ruchy? Zobaczymy. Jeszcze dwa ostatnie. Już niech to, żeby też ja szanuję. No niech będzie, tylko żeby też dać innym możliwość. Kiedy rusza sprzedaż biletów i karnetów i Adam Zajer? Odpowiedź na pytanie pierwsze. Chcemy uruchomić sprzedaż karnetów, biletów od poniedziałku, najpóźniej może od wtorku. Takie mam ambitne cele. Ceny biletów, mogę od razu powiedzieć, nie ulegną dużej zmianie. Będziemy chcieli kontynuować. Trudne są czasy. Ja bardzo bym prosił i bardzo chciałbym, żeby ten w miarę możliwości i też tych regulacji covidowych, które mam, że ten stadion się wypełniał w pełni, bo nie ukrywam, że też do budżetu zakładamy pewnego rodzaju wypełnienie i ilość kibiców i chcielibyśmy, żeby tych kibiców przychodziło jak najwięcej. Jesteśmy świadomi, że to sukces będzie powodował i będzie magnesem, żeby kibice tu przychodzili. Wprowadzimy dwa nowe, zdradzę już tajemnicę, karnety, które będziemy chcieli nazwać karnet taki standardowy, ale silver i gold i mamy taki pomysł, że w tych karnetach one będą ciut droższe, ale to dadzą taką możliwość dla tych osób, które zapłacą nam te 100-200 zł więcej za ten karnet roczny, uczestnictwo w takim spotkaniu, które zorganizujemy raz na pół roku z zawodnikami, ze sztabem, ze mną, z oglądaniem stadionu blisko tutaj. Wierzę, że osoby, które chciałyby zapłacić trochę więcej, stać ich na to, to wtedy nie chcemy jakiejś fundacji, dotacji, pomocy, tylko wtedy chętnie my się odwdzięczymy i zorganizujemy coś dla takich osób, coś lepszego. Chcemy też oczywiście wprowadzić te karnety najbardziej prestiżowe, VIP-owskie, które, bo wiem, że jest środowisko w Olsztynie, ludzie się pytają, chcieliby zapłacić więcej i te karnety też pojawią się. Rozmawiamy z PZPN-em i tutaj
tutaj, jak możemy, ile osób możemy wpuścić, czy możemy tą strefę zmienników w jakiś sposób ograniczyć, jak możemy infrastrukturę wykorzystać. Także to wszystko będzie już wiadomo od poniedziałku do wtorku. Koncepcja jest już zamknięta. Zamknęliśmy ją wczoraj i teraz musimy to wszystko zbudować. Jeżeli chodzi o pana Adama, jestem pod wrażeniem jego wyników w poprzedniej rundzie. Nie jest tajemnicą, że jak tutaj przyjechałem, to okazało się, że pan Adam miał podpisany kontrakt w klubie gdzieś zewnętrznym. Udało mi się z panem Adamem porozmawiać i dojść do porozumienia i pan Adam powiedział mi, że chce zostać, widzi tutaj swoją rolę. Będziemy walczyć o cel JK 18. Uważam, że to jest zacny cel, żeby 100 mil rocznym, w ogóle z punktu widzenia Akademii chciałbym, żeby tu każda cel JK była. 15, 17 i 18. I od poniedziałku pan Adam jest w 100% nasz, wraca do nas, jest z nami i jest naszym trenerem. Tyle pytań pan zadał, że wszystkim pan zabrał te pytania, szczerze powiedziawszy, to... Jak ktoś by chciał indywidualnie porozmawiać, czy coś się dowiedzieć, jestem do dyspozycji, także zawsze klub jest otwarty, jeżeli mamy też zmianę, szanuję tutaj decyzję Marka, który dostał taką propozycję ze stolicy i to czy z innych miejsc, o, to nie mogę nawet mówić, to ten... Że chce, ale będzie też z nami. Także rzecznikiem prasowym będzie Paweł i mogę to dzisiaj powiedzieć. Także tak to będzie wyglądało. Klub jest otwarty. Proszę zawsze, chciałbym prosić, żeby też dobrym słowem nas wspierać, dobrą atmosferę robić wokół klubu, dać szansę Adrianowi, dać szansę tym nowym zawodnikom, żeby też, bo to takie polskie jest narzekanie, i też te przyjście moje w czerwcu, to widziałem tak wszystkie głowy spuszczone, nikt w nic nie wierzy, wszyscy na wszystkich poobrażani, każdy zły, każdy niezadowolony, nikt nikogo nie wierzy. Trudno się tak cokolwiek buduje, to nie tylko klub sportowy powiedział, to ciężko w tej atmosferze kiosk ruchu pewnie odpalić, a co dopiero inne rzeczy. Także odbudowujemy to pomału, ale drzwi są otwarte, jesteśmy transparentni. Jak powiedziałem, każdy sparring, każdy mecz jest dla kibiców. Jestem po spotkaniu też z przedstawicielami kibiców. Jestem zbudowany, dobra, rozsądna grupa i mam nadzieję, że będziemy żyli tutaj w pełnym, w zależnym się zrozumieniu. I mi bardzo zależy, żeby klub grał dla kibiców, ale nie tylko dla wybranej grupy kibiców, tylko był dla szerszej społeczności, żeby tutaj 100 mil i Olsztyn wrócił, żeby tu przychodzić z dziećmi, żeby tu przychodzić z rodzicami, żeby akademia też była dla rodzin tutaj w Olsztynie, żeby koncentrować tą społeczność. No, mnóstwo pracy przed nami, mogę Państwu powiedzieć, no ale ambitny celem stawiamy sobie i krok po kroku je staramy się realizować. Ja mam tylko jedno pytanie. Będzie można kupić bilety w siedzibie klubu, czy jeszcze... Tak, będzie można kupić też w siedzibie klubu. Od tego, z tego co wczoraj ustaliliśmy, będzie online'owa sprzedaż i jedynie co wystartujemy, to w siedzibie klubu tutaj na miejscu, że ten... Później uruchomimy też punkty zewnętrzne. To jest tylko spowodowane, że nie nadążamy i nam po prostu godzin w dobie braknie, jeżeli chodzi o ilość osób i będziemy chcieli wyjść z tym, czy na rynek, czy na plażę miejską, żeby sprzedać tych karnetów i biletów jak najwięcej. I przepraszamy, że tak późno, ale powiem, robimy to, na co dzisiaj możemy sobie pozwolić i te karnety będą, nie wiem, czy już od poniedziałku, bo nie chcę rzucać takie, ale powinno już się według mnie od poniedziałku, wtorku już rozpocząć tutaj ta akcja sprzedaży. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma więcej pytań, to zapraszam na każdą kolejną. Bardziej mi powiedział, proszę, mówcie wy, że chcecie się spotkać, bo ja też nie jestem tak, że tutaj będę sam się wychylał, nie mam takiego parcia. Są już wytyczne z pierwszej ligi, jak będzie właśnie ta organizacja pracy dla mediów wyglądała w nowym sezonie? Rozmawiamy. Czy to było nieszczęsne, to właśnie wszystko zamknięte, bo i tak.
cały czas jesteś. Dzisiaj rano rozmawiałem z prezesem pierwszej ligi telefonicznie. Umówiłem się na rozmowę też na spotkanie w przyszłym tygodniu. Będzie też takie szczęście, że prezes... Powiem tak, atmosfera jest bardzo dobra, ale te regulacje są też cały czas... Ja będę starał się walczyć i dbać o to, żeby z poszanowaniem wszystkich zasad, jakie dzisiaj mamy, no bo żyjemy w takim, a nie innym środowisku i tutaj zdrowie i życie jest najważniejsze. No nie ma o czym mówić, ale jeżeli tylko będzie możliwość, żebyśmy się otworzyli, zrobili, poszerzyli i żebyśmy wyszli do ludzi, to ja jestem zwolennikiem tego, żeby tak było, nie? Osobiście jestem zaszczepiony, zrobiłem to w pierwszym możliwym terminie, jestem z tego bardzo zadowolony i uważam, że też nie znamy te regulacje, że one będą dzielone na zaszczepionych, niezaszczepionych. Nie wiemy jeszcze dokładnie, jak to będzie wszystko wyglądało, ale no wykorzystamy każdą najmniejszą sytuację, żeby wyjść w kierunku kibiców i żeby to... No, my gramy dla kibiców, ja tak to odbieram i po to, żeby kibice nas oglądali i żebyśmy... No nie gramy same dla siebie, to naprawdę. I też zawodnicy czekają bardzo na sezon, są głodni tego rozpoczęcia. I jak czasami widzę, jak tam atmosfera, jakiej muzyki słuchają, to naprawdę widać, że energii jest sporo. Czy już zakończył się ten proces licencyjny, jeśli chodzi o klub pierwszej ligi? Czy nie ma jakiegoś niebezpieczeństwa, że jeszcze coś tam nie dostaniemy licencji? Nie, takich rzeczy, nic kompletnie startu. Nie. To mogę powiedzieć, że nawet jak ja rozpocząłem rozmowy, to poprzednicy, którzy tutaj, czy pan Grzegorz Lech, który oddał serducho, zrobił, jestem pod wrażeniem też tej pracy, którą on wykonał i zadbał o to, żebyśmy to wszystko mieli ogarnięte i ja powiedzmy sobie to kontynuuję i nie ma żadnych takich tematów. Dobrze, dziękuję bardzo.